Cześć! Dzisiaj premiera kolejnego z moich pomysłów SOS-WMT, czyli subiektywnie o squashu w minionym tygodniu. Innymi słowy, skrót wiadomości squashowych z minionego tygodnia. Prawie tygodnia, bo to różnie będzie wychodziło. Ale spokojnie, nie będą to kolejne wiadomości, to będzie zupełnie subiektywny przegląd tego, co uważam za warte wspomnienia. Silnie naznaczony moimi opiniami i przerywany dygresjami osobistymi. Zatem przejdźmy do przeglądu wydarzeń z okresu 11 do 17 lutego roku 2022. 11 lutego 2022. W klubie, którego nazwa przysparza mi nie lada kłopotów, odbyła się 38. edycja Head S4S Orzech Cup. Na turniej zgłosiło się 32 zawodników i przyznano mu poziom B1. Zawodnicy nie tylko ze Śląska, ale również ze sporą delegacją z Krakowa, Czech, a nawet Warszawy. Szczegółowe drabinki możecie znaleźć na stronach Best of Five, oczywiście link zostawię wam w opisie. Dzięki organizatorom wiemy, do jakich sensacji doszło na kortach. Już w pierwszej rundzie odpadli kolejno Łukasz Piesecki, przegrywając 1-2 z Pawłem Cygankiem. Krzysztof Dawid, przegrywając również 1-2 z Adrianem Kazek. I największa niespodzianka, Jakub Majcher przegrał oczywiście 1-2 z Mateuszem Szyjką. W meczu o trzecie miejsce, dobrze dysponowany tego dnia Wojtek Wycisło, wygrał z Michałem Szymczykiem 3-0. 11-6, 11-8, 11-6. Wojtkowi serdecznie gratuluję, a jeśli ktoś jeszcze nie wie, to mój bilans meczów z Wojtkiem wynosi 1-1. I bilans ten zamierzam utrzymać do końca roku w bardzo prosty sposób, unikając konfrontacji z Wojtkiem. A obiecałem jeszcze rozprawić się z nazwą klubu, więc powiem to teraz. Squash for Silesia. Ni to po polsku, ni to po angielsku, ale jedyny łamaniec, który potrafię wymówić. W grand finale, czyli wielkim finale, swoją pozycję w polskim squashu potwierdził Jakub Pytlowany, wygrywając z Adrianem Marszołem 3-0. Wszystkim, którzy świetnie się tam bawili i czują się zwycięzcami, serdecznie gratuluję. A wszystkie mecze z kortu numer 1 możecie obejrzeć na kanale YouTube S4S Channel. Teraz będzie naprawdę ciężko, bo będzie kilka nazwisk, których wymowy nie znam. Na szczęście szansa, że bohaterowie tego fragmentu obejrzą mój film, jest bliska zero, więc lecimy dalej. Tego samego dnia, czyli 11 lutego, Phil Liss obchodził swoje 90. urodziny. Happy birthday to you. Możecie zapytać, bo to on jeden? No pewnie, że nie. Ale to jedyna osoba w tym wieku, o której wiem, że swoje 90. urodziny obchodziła na korcie squasha. I nie chodzi o głupawe zdjęcie na Insta, czy wynajęcie kortu na imprezę. Nie. Phil zagrał mecz squasha. I nie był to jakiś pokazowy mecz na 90. Phil Lewis robi to regularnie z kolegą Stefano Creme, albo Creme. Pan Lewis gra w squasha 3-4 dni w tygodniu, albo raczej 3-4 razy w tygodniu i cieszy się z bycia na korcie. Oraz cieszy się z bycia numer 1 w kategorii 90+ w rankingu krajowym. Ciekawe, jakiego wieku ja muszę dożyć, żeby być w top 3 w polskim rankingu. Najwyższy ranking Masters mamy 65+, w nim jest 5 zawodników. Czyli jak dożyjesz 70, to mam szansę być top 1. Chyba nie zamierzacie tak długo grać w squasha, co? Dacie mi szansę w końcu stanąć na podium? Skoro już jestem przy dygresjach, to kolejna z nich. W Anglii w dniach 9-13 lutego odbyły się Mistrzostwa Masters. Wśród pań najwyższa kategoria wiekowa to 75+, i wystartowały w niej 3 zawodniczki. U panów było to 2 zawodników i niestety jeden z nich musiał oddać mecz z powodu kontuzji. Więc jeśli w Polsce będzie podobnie, to przyjdzie mi przeżyć z emerytury jakieś 10 lat, żeby stanąć na podium? 12-13 lutego w klubie Andrzej w Bielsku-Białej był rozegrany turniej Junior Open w kategorii A. Uczestników turnieju serdecznie przepraszam, ale brakuje mi czasu na śledzenie rozgrywek młodzieżowych. Niemniej wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję, tutaj wyświetlam tylko listę zwycięzców. Pełne drabinki oczywiście na Best of Five,
A zdjęcia z turnieju możecie zobaczyć na profilu na Facebooku klubu Enjoy Bielsko-Biała, do którego link również w opisie. Mniej więcej w tym samym czasie, czyli 12 lutego, odbył się turniej B3 w klubie Verasport w Łodzi. Kategorią Open, do której zgłosiło się 26 zawodniczek i zawodników, wygrał Piotr Dudek, pokonując w finale Pawła Florczyka 3-0. Małgorzata Owczarek dotarła do ćwierćfinału i ostatecznie zajęła 7 miejsce, kończąc jako najwyżej notowana zawodniczka w tym turnieju. Niestety turniej damski się nie odbył. Oczywiście w opisie zostawię Wam linki do pełnego drzewka z tego turnieju. 13 lutego. Na blogu Pan Squash ukazał się artykuł instruktażowy o tym, jak analizować własne mecze. Jest on dopełnieniem wcześniejszego artykułu o podobnej tematyce, uzupełnionym o analizę psychiki i wzbogaconym o film z przykładową analizą. 14 lutego, z miłości do butów ASICS, twórca kanału Squash Source postanowił opublikować film, w którym porównuje 5 modeli butów ASICS z roku 2022. Film w języku angielskim, oczywiście link zostawię Wam w podpisie. W ciągu 11 minut trwania filmu możecie posłuchać, jakie są różnice w różnych modelach buty ASICS, dlaczego Blady to nie jest najlepszy wybór na korty squasha. Niestety nie usłyszycie nic na temat wytrzymałości na korcie poszczególnych modeli, a wiem, że dla wielu osób szukających butów to kluczowy parametr. I płynnie przechodzimy do 15 lutego. Na YouTube'owym kanale Really Fit ukazał się wywiad z Natalią Ryfą, do obejrzenia którego serdecznie zachęcam po raz kolejny. Natalia bardzo fajnie mówi o squashu, jasno formułuje swoje myśli, ma sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia o squashu. Prowadzący dobrze się przygotował i zadawał pytania, które sam chętnie bym zadał, więc z przyjemnością wysłuchałem Natalii odpowiedzi. Technika odgrywa najważniejszą chyba rolę, nie? W tym. Dobrze mówię, czy nie? Tak, no ta technika jest ważna, ale czy jest najważniejsza, to nie. Chyba nie. Nie? Myślę, że każdy ma też swój styl gry i... No ale są jakieś podstawy. Ja akurat zwracam dosyć dużą uwagę na technikę, bo uważam, że na pewnym etapie gdzieś tam ta technika pozwoli tobie po prostu iść do przodu. Bo na przykład u dzieci jest tak, że jak nauczysz ich grać siłowo i pod presją jeszcze są trochę wyższe niż inne, no to bardzo łatwo jest wygrywać. Ale w pewnym momencie to się gdzieś tam będzie wyrównywać i wtedy ta technika będzie ważna, bo pozwoli tobie pójść te kilka kroków do przodu. Okay. Także ona jest bardzo ważna. Ale są też gracze na topowym poziomie, którzy gdzieś tam technicznie nie grają książkowo, a wciąż potrafią wygrywać z najlepszymi. Że wydaje mi się, że w squashu na pewnym poziomie to ta strona mentalna jest bardzo ważna. Link do pełnego wywiadu oczywiście w opisie. 16 lutego. W Washington DC zaczął się turniej pod medialną nazwą Squash on Fire. Można by to przetłumaczyć jako zmiażdżony w ogniu. Nazwa nawiązuje do tego, że klub jest stylizowany na remizę strażacką. Nie doszukałem się informacji, czy tam rzeczywiście jest remiza, bądź kiedykolwiek była, ale szukałem raptem 20 sekund. Was zachęcam, jeśli jesteście ciekawi, do głębszego kopania. Filmy z turnieju dostępne są na Squash TV, a highlights, czyli powtórki i skróty z najciekawszych momentów na kanale YouTube Squash TV. Realizatorzy tych relacji, czyli Squash TV, eksperymentują z nowym typem kamery, który wcześniej był wykorzystywany i podobno bardzo spodobał się widzom. Jak Wam się podoba? Perspektywa na filmach realizowanych tego typu kamerą jest trochę zaburzona. Fajnie, bo lepiej widać to, co się dzieje z przodu kortu. Niestety to, co widzimy od strony szyby, jest rozciągnięte. Natomiast jeśli chodzi o samą relację z turnieju, to będzie ona prawdopodobnie na tym kanale w przyszłym tygodniu. Choć zważywszy, jak turniej jest nudny, zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy mi się będzie chciało. 17 lutego. Na blogu Squashmat
został opublikowany artykuł naszej koleżanki z bloga pansquash.pl Rosany Radlińskiej-Tymy. Jest to artykuł wywiad z Siergiejem Balijejem, jak zwykle nie wiem, czy poprawnie to odmieniam i wymawiam, a jego tematem przewodnim jest recepta na sukces rosyjskiego squasha z domieszką Jamesa Wilstroba. Link znajdziecie w opisie, wszystkich posługujących się językiem angielskim zachęcam do lektury. To wszystkie informacje z minionego około tygodnia, które zebrałem i uznałem za warte omówienia. Będę Wam bardzo wdzięczny za wszystkie Wasze propozycje, które zechcecie mi podesłać, bo będziecie uważać, że warto o nich wspomnieć. Od razu uprzedzam i przepraszam, niestety nie jestem w stanie zmieścić tutaj wszystkich turniejów, które odbywają się w Polsce, dlatego będę się ograniczał do turniejów klasy B i wyżej. Jeżeli wydarzy się coś niesamowitego na turnieju C i zechcecie się tym podzielić, to jest jedyna szansa na to, żeby faktycznie znalazł się on w tym programie. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i życzę powodzenia na korta. Trzymajcie się! Squash dla Śląska będę ich czytał, co? Innymi słowy... Oczywiście, musiałem się pomylić. Squash for Silesia. Silesia. Nie mogli polskiej nazwy sobie wymyśleć. Wytnę to, wytnę ich przez tą nazwę klubu. U panów to było 85+. I wzięło w niej udział 25 zawodników. Chciałbym. A powiedziałem, że wszystkim serdecznie gratuluję? Małgorzata Owczarek dotarła do ćwierćfinału, ostatecznie zajęła 7 miejsce i była najwyżej do... Przepraszam. Realita...